Medytacja wdzięczności. Moje życie jest kompletne. Usiądź lub połóż się wygodnie. Otul się czymś miękkim i ciepłym, jeśli potrzebujesz. Przymknij lub zamknij miękko oczy. Daj sobie chwilę na znalezienie właściwego miejsca i pozycji. Niech Twoje ciało ułoży się tak, jak będzie mu najlepiej. Rozluźnione, coraz bardziej rozluźnione i ciężkie. Pozwól mu wtapiać się w podłoże, rozpływać się w nim i w otoczeniu. Oddychaj w niewymuszony, naturalny sposób. Swobodnie, z lekkością, spokojnie, tak jak tego potrzebuje Twoje ciało. Wdech, wydech. Weź kilka spokojnych, naturalnych wdechów i wydechów. Z każdym oddechem coraz mocniej poczuj, jak Twoje fizyczne granice stają się coraz bardziej płynne, coraz bardziej przejrzyste. Z każdym oddechem stapiaj się trochę bardziej z podłożem, na którym siedzisz lub leżysz, z powietrzem, które cię otacza, z ciepłem, które czujesz na skórze, z wrażeniem, jakie daje jej kontakt z ubraniem, które masz na sobie, z zapachami, jakie może czujesz w nozdrzach, ze światłem, jakie dociera przez Twoje przymknięte czy zamknięte powieki. Jeśli pojawiają się myśli, zauważ je, ale pozwól im odpłynąć. Oddychaj naturalnie i czuj swoje ciało, które poszerza się na wszystko, co jest dookoła ciebie. Skieruj swoją uwagę na tę przestrzeń, w której rozmyły się granice twojego ciała, gdzie delikatnie przenika się twoja istota ze wszystkim, co jest, przez skórę, ubranie, plet czy koc, podłogę, dywan czy fotel, z materiałem, z jakiego zbudowany jest ten budynek, w którym się znajdujesz, z jego fundamentem zagłębionym w ziemi. I dalej, z grudkami pachnącej wilgotnej gleby pod fundamentem, skałą, która znajduje się poniżej, wodą, jaka przepływa przez szczeliny w tej skale, czystą, krystaliczną, rześką wodą, która zasila jakiś strumień czy studnię, nawadnia jakieś pole, daje początek rzece, która przemierza krainy i zasila życie wzdłuż swojego biegu. Poczuj przez tę rozmytą granicę swojego ciała, że masz połączenie z głębszymi warstwami ziemi, tam, gdzie jest ona ciepła i tętniąca, gdzie wibruje energia jej rdzenia. Zostań przez chwilę w tym miejscu, jeśli czujesz się tam dobrze. Niech ciepło głębi ziemi wniknie do Twojego ciała, którego granice stały się przepuszczalne. Skorzystaj z tego,
Z każdym wdechem zaczerpnij tego ciepła dla siebie, do swojego wnętrza, kierując je do serca, do bolących miejsc, do miejsc, gdzie może czujesz czasem chłód, niepokój, niepewność. Z każdym wydechem poczuj, jak granice twojego ciała stają się jeszcze bardziej przepuszczalne, jak stajesz się po prostu częścią wibrującej, żywej, ciepłej, pełnej życia ziemi. Jesteś jej cząstką, to prawda. Nie jestem niczym oddzielnym. Mogę czuć się całością z tym wielkim, tętniącym życiem i ciepłym organizmem, jakim jest żywa planeta Ziemia. Nawet jeśli jesteś w betonowym budynku na 11 piętrze biurowca, poczuj, że wszystko, czego dotykasz w tej chwili, pochodzi z wnętrza lub z powierzchni Ziemi. Masz z nią połączenie w każdej chwili i wszędzie. Skieruj swoją uwagę w górę, na dach budynku, w którym się znajdujesz. Przez materię, której dotykasz, na której leżysz, ściany, sufit, aż po dach. Dach zanurzony jest w powietrzu, którego cząsteczki tworzą atmosferę ze wszystkimi zjawiskami, jakie w niej zachodzą. Deszczem, chmurami, śniegiem, wiatrem, tęczą. Masz dostęp do tego wszystkiego w każdej chwili, bo twoje ciało stale dotyka tych samych cząsteczek powietrza. Zanurzone jest w tej samej energii, co gigantyczny kumulus, w którym wytworzy się burza z jej imponującą mocą. Poczuj przez swoje rozpuszczone w otoczeniu granice, że jesteś częścią tego samego rezerwuaru energii, która zasila i ciebie, i zjawiska pogodowe. Z każdym wdechem przyjmij do swojego ciała trochę tej ogromnej mocy w postaci cząstki wiatru, który może pachnieć nadchodzącą zimą, a może raczej żywicą lasu, przez który właśnie przeleciał. Może przyniesie do twoich nozdrzy świeże powietrze z uchylonego okna albo jakiś zapach z pokoju, w którym przebywasz. Zostań przez chwilę z poczuciem, że przez powietrze masz kontakt z całą atmosferą Ziemi i dalej z kosmosem. Nie ma fizycznej bariery między twoim ciałem a tym, co unosi się 1000 kilometrów nad Ziemią. Z każdym wdechem i wydechem poczuj, jak twoja cała istota łączy się z otaczającym powietrzem i kosmosem, który jest na wyciągnięcie ręki. Możesz poczuć delikatne wibrowanie lub wirowanie wokół własnej osi, jak lekki zawrót głowy. Oddychaj spokojnie, w niewymuszony sposób i pozwól sobie na tę łagodną podróż, gdziekolwiek cię zaprasza. Poczuj połączenie z tym, co nad tobą. Jesteś częścią tego wielkiego nieba, które z kolei jest połączone z całą przestrzenią. Oddychając, pozwól sobie na poczucie, że wdychasz cząsteczki kosmosu, które odżywiają i rozświetlają wszystkie komórki twojego ciała. Oddychaj spokojnie i z przyjemnością, czując wszystkimi komórkami połączenie z podłożem, materią pod tobą,
z ziemią i jej ciepłem, z jej rdzeniem, z jej życiem i zieloną siłą dodającą wigoru, a także powietrzem, atmosferą i kosmosem, z którego czerpiesz moc i inspirację, a także otwartość na nieskończoność. Nie istniejesz oddzielnie, tylko w całkowitym, ciągłym połączeniu ze wszystkim, co istnieje. Czyż to nie wspaniałe uczucie? Twoje ciało jest częścią wielkiego, doskonałego organizmu, jakim jest fizyczny świat. Poczuj to coraz mocniej, z każdym oddechem. Poczuj, jak znika osamotnienie, uczucie nieadekwatności, przytłoczenie, niepewność. A w to miejsce pojawia się kojące, przyjemne poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu, że mam wszystko, że moje życie jest właściwe i kompletne. Daj sobie chwilę na poczucie, że jesteś tą samą materią, co wszystko inne wokół. Poczucie połączenia ze wszystkim, co żyje, z samym życiem, które jest mądrością. Daj sobie chwilę na dostrzeżenie piękna tego stanu. Wróć uwagą do swojego ciała, do swoich zmysłów. Poczuj na nowo wrażenia odbierane przez twój nos, uszy, skórę, oczy, kubki smakowe. To, co czujesz swoimi zmysłami, jest wspaniałym, doskonałym darem życia. Jak wiele przyjemności i radości, intensywnych uczuć i bezcennego przewodnictwa zapewniają ci twoje zmysły. Skup się chwilę na wdzięczności dla swoich zmysłów, dzięki którym możesz utrzymać ciągłe połączenie ze wszystkim, co jest. Poczuj wdzięczność za piękno, które odbierają w każdej sekundzie twoje oczy. Za piękno, jakie bez ustanku odbierają twoje uszy w postaci różnorodnych dźwięków. Za piękno zapachów, które czujesz dzięki zmysłowi węchu. Za piękno, jakie możesz poczuć swoimi kubkami smakowymi. I piękno wrażeń dotykowych, których doświadczasz dzięki swojej skórze. Pobądź chwilę z tym uczuciem wdzięczności za całe piękno, które jest twoim udziałem dzięki zmysłom. Jesteś doskonałą cząstką życia, która może doświadczać z radością i w pełni wszystkiego. Jesteś wrażliwą, czującą istotą, połączoną przez zmysły ze wszystkim, co istnieje. Niczego więcej nie potrzebujesz. Niczego ci nie brakuje. Twoje ciało jest kompletne i doskonałe. Twoje życie jest kompletne i doskonałe. Twoje zmysły są twoim szybkim łączem z największym pięknem, jakie istnieje. Niech to poczucie pełni towarzyszy ci w jak największym stopniu przez całe życie. Powoli wróć uwagą do miejsca, w którym przebywasz. Możesz poruszać delikatnie palcami u stóp, otworzyć powoli oczy, ziewnąć, przeciągnąć się.
Przez chwilę pobądź jeszcze ze świadomością tego, jak się teraz czujesz. A potem wróć do swoich zajęć. I miej dobry, spokojny, pełen wdzięczności i przyjemności dzień. Thank you.